Bardzo proszę, panie pośle. Panowie, proszę o spokój. Ludzie, politycy, którzy za to odpowiadali, nie powinni siedzieć tutaj z nami w Sejmie, tylko powinni siedzieć w więzieniu. I to przez długie lata. A ja pytam, kto u was wziął za to łapówkę, bo cena to na pewno była mała. Sprzedajecie Polskę za pół darmo. Ale ja przecież go nie ograniczam. Przecież wszyscy państwo będziecie mieli równe prawa. Pani poseł, 3 minuty? To jest wieczność w tej izbie. 3 minuty. Gwarantuję pani, że jeżeli przedstawiciel pani klubu zechce przedłużyć ten czas o pół minuty, a nawet o minutę, będzie wszystko w porządku. Marszałek rządzi bezwzględnie, ale również elektroniką. I ufa elektronice, bo to XXI wiek, panie pośle. Elektronika nie kłamie, panie pośle Smoliński. Serdecznie zapraszam do głosu. Przeprowadzę oczywiście na wniosek pana posła kontrolę sprzętu AGD, zamrażarek, chłodziarek we wszystkich komisjach sejmowych, abyśmy mieli pewność, że nic nie jest tam chłodzone lub mrożone. Pani minister, ile kosztował remont terminala zbożowego, który właśnie teraz Skarb Państwa wydzierżawia? Ja tylko wam powiem, bo wy nawet nie wiecie. Zostało nabrzeże poszerzone o 6 metrów, pogłębione o 15 metrów, żeby mogły tam wpływać masowce. Wy się z tego śmiejecie, bo dla was rządzenie to śmiech. I głównym argumentem przetargu była cena. A ja pytam, kto u was wziął za to łapówkę, bo cena to na pewno była mała. Sprzedajecie Polskę za pół darmo. I wstyd, że taki człowiek, który ma pseudonim Reset, ma być ministrem w pana gabinecie. Pana śmiech jest dowodem na to, że pan lekceważy bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polski. I pan, co więcej, jest człowiekiem, który nawet na gruncie europejskim nic się nie przydał Polsce. Co więcej, to dzięki takim ludziom jak wy, Europejskiej Partii Ludowej, budowano Nord Stream 1, Nord Stream 2 i finansowano zbrodniczy system Federacji Rosyjskiej. I pan dzisiaj boi się tej komisji, bo pan się boi odpowiedzialności. I te panie pana ministrze, oczy nie będą nikogo mordowały. Panie ministrze, bo pan proponuję... nie powinien patrzeć w lustro z honorem. Już dawno się pan pożegnał. Panie ministrze... I z tym, że ktoś taki jak pan pretenduje na urząd premiera naszego kraju. I ta biało-czerwone... Panie ministrze, proponuję, aby zakończył pan ataki ad personam i odniósł się do rzeczy. Lista posłów zapisanych do głosu i nie tylko ona została wyczerpana. Zamykam dyskusję, ale proszę się... Bardzo proszę, panie pośle... Panowie, proszę o spokój. Proszę o zajęcie miejsc. Proszę o zajęcie miejsc. Nie, uważam, że nie. Proszę o... Nie widziałem szarpania pana posła, widziałem gniecenie zdjęcia. Panie pośle Rutnicki, panie pośle Ozdoba, proszę, panie pośle. Za chwilę zacznę procedurę wykluczania panów z obrad. Proszę zająć miejsca. Proszę zająć miejsca. Za chwilę zacznę procedurę wykluczania panów. Panie marszałku! Panowie posłowie, zwracam uwagę, że zakłócają panowie obrady Sejmu. Panie pośle Matecki, panie pośle, którego nazwiska jeszcze nie znam, zapraszam na miejsca. Zapraszam na miejsce, panie pośle. Zapraszam na miejsce, panie pośle, bo za chwilę pana wykluczę z obrad. Tak, dlatego, że nie stosuje się pan do poleceń porządkowych marszałka Sejmu. Proszę wrócić na miejsce. Sprzeciw. W związku 3 minuty na kluby i koło. Sprzeciw. 10, 15. Chcecie, jest zgoda co do tego, że chcecie państwo 5 minut? O, już bez przesady. Dobrze, ja proponuję 3 minuty ze względu na to, że dyskutujemy nad tym już od jakiegoś czasu, być może nie z udziałem wszystkich państwa posłów. I taką właśnie propozycję poddam pod głosowanie. Kto? Proszę...
Ale ja przecież go nie ograniczam. Przecież wszyscy państwo będziecie mieli równe prawa. Pani poseł, 3 minuty? To jest wieczność w tej Izbie. 3 minuty. Gwarantuję pani, że jeżeli przedstawiciel pani klubu zechce przedłużyć ten czas o 0,5 minuty, a nawet o minutę, będzie wszystko w porządku. Kto z pani panów posłów jest za wysłuchaniem w dyskusji 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie, to jest 3 minuty, to jest nadal dużo więcej niż 30 sekund. Bardzo dziękuję. Głosowało 420 posłów, za 230, przeciw 187, wstrzymało się 3. Stwierdzam, że Sejm propozycję przyjął. Bardzo proszę, zmieniła nam się w międzyczasie lista mówców, a więc jako pierwszy, zgodnie też z wielkością klubów, w drugim czytaniu zabierze głos pan poseł Kazimierz Smoliński z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę, panie pośle. Pani poseł, no ja polegam na tym, co wyświetla mi elektronika, a ona bezwzględnie pokazuje najpierw poseł Kazimierz Smoliński, później poseł Łukasz Schreiber. Marszałek rządzi bezwzględnie, ale również elektroniką. I ufa elektronice, bo to XXI wiek, panie pośle. Elektronika nie kłamie, panie pośle Smoliński. Serdecznie zapraszam do głosu. Zmieniacie się, tak? Dobrze. Dziękuję bardzo, panie pośle. Odniosę się tylko, ponieważ bezpośrednio... A bardzo proszę, my to oczywiście przeprocedujemy i z ciekawością się z tymi państwa postulatami zapoznam. Jeszcze tylko słowo do pana posła Schreibera, bo był uprzejmy ze mną wejść w słowny kontakt. Panie pośle, wielokrotnie już o tym mówiłem, powtórzę raz jeszcze. Moje serce krwawi za każdym razem, kiedy wspomina pan o tej zamrażarce. Zerowy VAT na żywność, zapomnieliście umieścić go w budżecie. Ja wychodzę za każdym razem na dziedziniec sejmowy, oczekując rozporządzenia waszego rządu w tej sprawie. Tego rozporządzenia nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o inne wnioski, tu pan poseł Waber mówił przed przerwą, że mrożę wnioski Konfederacji. Panie pośle, oba wnioski są w konsultacjach. 14 grudnia upływa termin konsultacji tych waszych wniosków. One są niezbędne. Z OSR-u jednego z tych wniosków, tego o ZUS-ie, wynika, że stanowi on koszt dla budżetu na poziomie około 35 miliardów złotych. Sam pan rozumie, że to są rzeczy, które muszą być poddane bardzo wnikliwej ocenie. Dlatego proszę cierpliwie jeszcze chwilę poczekać. Proces konsultacji jest w toku. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana Bogdana Andrzeja Zdrojewskiego z Koalicji Obywatelskiej. Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku. Przepraszam, tylko jeszcze komunikat porządkowy. Drodzy państwo, ja wiem, co się za chwilę stanie, ale jestem zobowiązany, żeby państwu te informacje przekazać. Dziś głosowań już nie będzie. Głosowania najbliższe będą w dniu jutrzejszym. Rozumiem, że są członkowie komisji, którzy w związku z wieloma zgłoszonymi poprawkami muszą udać się na posiedzenie tych komisji. Jeżeli ktoś z państwa mimo to zechce z nami zostać, to będę bardzo zobowiązany. To takie ogłoszenie gwoli ścisłości i ułatwienia waszej pracy. Sprzeciw. No panie pośle, no ile można? Apeluję do pana spolegliwej natury. Pan się wszystkiemu sprzeciwia. Tak się nie da żyć, panie pośle. Sprzeciw wobec pana sprzeciwu. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Bogdana Andrzeja Zdrojewskiego. Robię to po raz trzeci. Panie premierze, jakże się cieszę. Tak długo przekonywaliście nas, pan i pana koledzy i koleżanki, że nie da się z tym VAT-em na żywność. A teraz się okazuje, mówię w waszym wykonaniu, że jednak się da. Bardzo się cieszę z tego rozporządzenia i z tej pana deklaracji, bo jest ona rzeczywiście wyglądana przez miliony Polaków. Odpowiem na pytania, które pan podniósł, te, które są skierowane do mnie, dotyczące... Chwileczkę, drodzy państwo, jeżeli prezes Rady Ministrów zadaje pytania marszałkowi Sejmu, rozumiem, że mieści się w kanonie próba odpowiedzi. Wakacje kredytowe, jak pan dobrze wie, panie premierze, zostały skierowane do komisji. Nie było żadnej zamrażarki. Komisja poinformowała, że poczeka z tym na nowy rząd, czyli około 100 godzin, licząc od tej pory.
Jeżeli chodzi o wasz projekt dotyczący mrożenia cen energii, został odrzucony przez Wysoką Izbę, o czym pan wie, i procedowany w tej chwili jest projekt poselski, a więc nie jest tak, że niebezpieczeństwo w tej sprawie nam grozi, bo posłowie tym projektem się zajmują. Po trzecie, panie premierze, jako marszałek Sejmu proszę pozwolić, że zadam panu to pytanie, które zadawałem już trzykrotnie. Gdzie jest budżet? Gdzie jest budżet? Składał pan budżet w poprzednich kadencjach, kiedy zostawał premierem przed końcem roku i nie miał co do tego żadnych wątpliwości. Jest pan premierem jeszcze przez około 100 godzin. Panie premierze, dlaczego nie złożył pan do Izby Budżetu, a składa pan na przykład ustawę okołobudżetową? Proszę bardzo, zadałem pytanie, więc na chwilę oczywiście chętnie pytanie, pana premiera na mównicy ugoszę. Jak najbardziej odpowiem. Szanowni państwo, ze względu na specyfikę i dynamikę konstruowania rządu postanowiliśmy, że ten budżet będzie przesłany do parlamentu zgodnie z zasadą, którą wcześniej stosowaliśmy, tak było również 4 lata temu, przez rząd, który uzyska większość w najbliższym czasie. Także proszę się nie niepokoić, panie marszałku. Budżet jest bardzo dobrze spięty, w budżecie są naprawdę bardzo dobrze zaplanowane dochody, bardzo dobrze zaplanowane wydatki. Zmieści się w tym budżecie spokojnie zerowy VAT na żywność. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A więc budżet w przyszłym tygodniu. Bardzo państwa proszę o ciszę. Proszę o umożliwienie zabrania głosu pani poseł. Albo zaczniemy schładzać temperaturę na sali. Bardzo proszę pani poseł. Pani poseł, proszę o ciszę i umożliwienie zabrania głosu. Państwa przedstawiciele zabierali głos. Nie było żadnych restrykcji w tym względzie. Teraz pani poseł Hennig-Kloska. Bardzo państwa proszę o ciszę, dobrze? Ja bardzo krótko, szanowni. Bardzo państwa, po raz ostatni proszę o ciszę. Jeżeli emocje się nie schłodzą, zaraz będziemy ogłaszać przerwę, zwoływać konwent seniorów. Będę apelował do państwa posłów o wyciszenie się. Bardzo proszę o 60 sekund ciszy. Będzie jeszcze dziś wiele momentów do wzbudzeń i ekspresji. Bardzo proszę pani poseł. W jakim trybie, panie pośle? Nie było. Nie odnajduję w tym wniosku formalnego w związku z powyższym. Ale panie pośle, dopuszczałem to już, wystarczy. Będzie na to miejsce jeszcze w debacie nad tym punktem. Panie pośle, zwracam państwa uwagę na to, że wnioski formalne powinny być wnioskami formalnymi i dotyczy się wszystkich zabierających głos. Jak wniosek formalny jest formalny, to wtedy przysługuje sprzeciw do wniosku formalnego. Wyświadczyłem wielką grzeczność i uprzejmość panu posłowi Schreiberowi, że mógł zabrać głos w tej sprawie. Więcej tego typu zachowań tolerował nie będę. Mam taki apel do państwa. Rozmawiamy o rzeczy, która jest przedmiotem bardzo dotkliwego cierpienia najsłabszych pośród nas. Rozumiem, że jesteśmy w Izbie, która żyje polityką. Wszystkim nam zależy na tym, żeby tego cierpienia było jak najmniej. Jesteśmy o krok od tego, żeby to właśnie sprawić poprzez sprawne działanie komisji. Bardzo bym państwa prosił o mitygowanie wątków czysto politycznej rywalizacji w tych wystąpieniach. Myślmy dzisiaj przede wszystkim o tych, których prace komisji będą dotyczyć, o tych życiach, o tej nadziei, którą możemy uratować. Zwracam się do wszystkich z państwa, którzy zabierali głos i którzy będą zabierać głos w tej sprawie. Uszanujmy ofiary tych strasznych czynów. Dokładnie tak, pani poseł, dokładnie tak. Tego oczekuję dzisiaj od Izby. Pan poseł Michał Wójcik w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, panie pośle. Zwracam uwagę, że jesteśmy w tej kadencji od 3 tygodni i już 2 projekty obywatelskie z tych 10, które przetrwały dyskontynuację, były procedowane. Złożyłem zobowiązanie i go dotrzymam, że wszystkie projekty obywatelskie, 10, które przetrwały dyskontynuację, zostaną rozpatrzone w ciągu 6 miesięcy, tak jak to wymaga tego prawo. Na pewno będą na tej Izbie. Przepraszam? Ale wie pan, ja jestem marszałkiem Sejmu 10 kadencji. Nie odpowiadam za to, co działo się w 9 kadencji. Te, które... Ale w jaki sposób? Jakby projekt trafił do Senatu,
Tak. A, no tak, ale tu mamy i zasięgałem w tej sprawie bardzo, opinia prawników jest jednoznaczna. To znaczy, jeżeli ustawa została uchwalona przez Sejm, jest ustawą, nawet jeżeli nie została uchwalona przez Senat i nie jest już projektem. W związku z powyższym nie ma tutaj zastosowania ten mechanizm. Nie możemy z tym nic zrobić i jest mi bardzo przykro, bo jestem absolutnym przeciwnikiem mielenia podpisów przy jakimkolwiek projekcie ustawy. To może trzeba wnieść projekt poselski. Może trzeba się zastanowić, czy tą drogą tego nie zrobić. I tu na pewno zamrażać niczego nie będziemy. W drugiej kwestii odniósł się pan do tego incydentu, który dzisiaj miał miejsce na sali obrad. Rozmawiałem już z komendantem Straży Marszałkowskiej. Czekam na jego formalną notatkę i na pewno w najbliższych dniach podejmę formalne działania. Ta osoba nie powinna się znaleźć na sali obrad. To nie jest żaden lobbysta, ale nie powinien się znaleźć na sali obrad. I zarówno on i strażnicy, którzy do tego dopuścili, i posłowie, którzy w grupie tego pana tutaj wprowadzili, zostaną przeze mnie upomniani. Czekajcie państwo na formalne, że tak powiem, kroki w tej sprawie. Natomiast chcę powiedzieć, że potraktowałem tę sprawę bardzo poważnie. Zostały zabezpieczone nagrania z monitoringu i Straż Marszałkowska w tej sprawie dokładny raport na piśmie w najbliższych dniach mi przedstawi. Dziękuję bardzo, panie pośle. Państwo, panie pośle, przekroczył pan czas już o półtorej minuty. Dziękuję bardzo. Zadał pan w trybie publicystycznym, bo był też wniosek formalny, pytanie, co stało na przeszkodzie. Pytanie brzmi też, co stało na przeszkodzie, i pytam to jako obywatel, który po raz pierwszy zasiada w tym Sejmie, żeby uchwalić te wakacje kredytowe w czasie, kiedy Sejm nie pracował od 30 sierpnia do 13 listopada. Drodzy państwo, przeprowadzę oczywiście na wniosek pana posła kontrolę sprzętu AGD, zamrażarek, chłodziarek we wszystkich komisjach sejmowych, abyśmy mieli pewność, że nic nie jest tam chłodzone lub mrożone. Ludzie, politycy, którzy za to odpowiadali, nie powinni siedzieć tutaj z nami w Sejmie, tylko powinni siedzieć w więzieniu i to przez długie lata. Bo ci mentalni ubecy, te moralne zera, inwigilowały swoje ofiary w sposób zupełnie nieuzasadniony. Czytaliście wiadomości, oglądaliście zdjęcia, przeglądaliście, słuchaliście czyichś rozmów, mogliście włączać komuś kamerę albo mikrofon w najintymniejszym momencie. Następnie te dane leciały prosto do TVP i frunęły prosto na zagraniczne serwery kontrolowane przez obce wywiady. Nie ma możliwości, żeby coś takiego się jeszcze raz zdarzyło. Trzeba bardzo przykładnie ukarać tych ludzi i skazać ich na wieloletnie więzienie. Jeżeli to się nie wydarzy, jeżeli ktoś za to, co tu się stało, na długie lata nie pójdzie siedzieć, to znaczy, że jako państwo nieprędko pozbędziemy się swojego tekturowego, kartonowego, bananowego charakteru. Dlatego oczywiście jako Konfederacja popieramy wniosek o komisję śledczą. Chciałam poinformować Wysoką Izbę, że pan poseł Buda dostał dzisiaj do mnie wezwanie do zaprzestania naruszania moich dóbr osobistych. Ma kilka dni na przeproszenie albo wyjaśni mi kwestię nazwania mnie Rywinem w spódnicy w sądzie. Będę dochodziła swoich praw, bo takie posiadam. I panie premierze, do pana też tylko jedno zdanie. Jeśli ma pan odwagę, niech pan sprecyzuje zarzuty, które kieruje pan do mojej osoby, a nie rzuca pomówień, przeciwko którym nie możemy znaleźć się w sądzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Powracamy. W jakim trybie, panie pośle? Nie było. Nie odnajduję w tym wniosku formalnego w związku z powyższym. Ale panie pośle, dopuszczałem to już, wystarczy, będzie na to miejsce jeszcze w debacie nad tym punktem. Panie pośle, zwracam państwa uwagę na to, że wnioski formalne powinny być wnioskami formalnymi i dotyczy się wszystkich zabierających głos. Jak wniosek formalny jest formalny, to wtedy przysługuje sprzeciw do wniosku formalnego. Wyświadczyłem wielką grzeczność i uprzejmość panu posłowi Schreiberowi, że mógł zabrać głos w tej sprawie. Więcej tego typu zachowań tolerował nie będę. Panie marszałku, panie premierze, rzeczywiście pani poseł, no muszę przeprosić, widzę, że pani jest w spodniach dzisiaj, więc to jest Rywin w spodniach tej kadencji. Proszę państwo, ostatni tydzień w tym parlamencie to będzie historia największego przekrętu legislacyjnego, jakiego chcieliście dokonać
od lat 90. Od lat 90. Rywin chciał wpisać dwa słowa do ustawy, a wy kilkadziesiąt. Tym się różnicie od Rywina, rzeczywiście. Mam wrażenie, szanowni państwo, że to nie będzie żadna Rada Ministra ani żaden premier. To będzie agencja lobbystyczna. Wielka agencja lobbystyczna. Proponujecie ludziom zamrożenie ceny prądu, ale dlaczego do 30 czerwca? Pokażcie mi jedną opinię, która by wskazywała na to, że 1 lipca ma stanieć prąd. Pokażcie mi to. Szanowni państwo, to jest tylko po to, żeby do eurowyborów, do wyborów samorządowych uspokoić społeczeństwo, a później prąd nawet może być po 7 zł jak paliwo. Dziękuję bardzo. Przepraszam, pan jest parlamentarzystą czy nie? Rozumiem, że nie jest. To proszę opuścić salę. Państwa, kiedy rano przemawiał kandydat na premiera tej Izby, Mateusz Morawiecki, przychodziliście do mnie prosząc o to, żebym starał się zachować spokój na tej sali. Spełniałem te prośby. Bardzo państwa proszę, panie pośle Mosiński, ja rozumiem, że pana to bawi, ale dzisiaj śmiech to zdrowie, natomiast kultura obowiązuje i nie zawsze i nie wszędzie wypada się śmiać, panie pośle Mosiński. Jesteśmy w ważnym momencie i bardzo proszę państwa o niepokrzykiwanie, niepohukiwanie. Wypowie się pan poseł, później przedstawiciel waszego ugrupowania też będzie miał głos. Będzie można jutro zabrać w głos w pytaniach. Nie zabraknie okazji do okazania tego, co myślicie i czujecie. Bardzo was proszę, uszanujmy ten moment. Uszanujmy ten moment. Uszanujmy siebie nawzajem. Bardzo proszę, panie pośle. Marszałek rotacyjny zwraca uwagę panu już nie ministrowi, że czas mija. Była też troska dzisiaj o marszałka Hołownię, że za 2 lata nie będzie mieć partii. Za 2 lata może nie będzie już szefem partii, bo będzie prezydentem Rzeczpospolitej. Tylko to może być prawdziwe. Oprócz przywitania Lecha panowie Wałęsy, posłowie, ten element wywołał największe poruszenie. Dziękuję za entuzjazm, ale trochę kierunku. Spokojniej. Panie pośle, przekroczył pan czas w sposób znaczny. Bardzo proszę. To mogę? To konkluzja i dziękuję. Nie chcę tutaj nikogo już. Obrażać. Szanowni państwo, wznosicie okrzyki, piszecie różne rzeczy, wypowiadacie się tutaj na mównicy sejmowej. Wiecie, co się stało. Stał się akt absolutnie hańbiący. Parlament Rzeczpospolitej Polskiej stał się akt, który... Pozwólcie państwo, że w obliczu tak poważnej sytuacji skończę zdanie, dobrze? Które chciałem zacząć. Wypowiedzi pana posła Czarnka, wypowiedzi pana posła Moskala, wypowiedzi innych posłów robiących z tej strasznej sprawy wydarzenie teraz... A może pan sobie nie życzyć, panie pośle Czarnek? Panie pośle Czarnek, teraz ja mówię i proszę zająć miejsce. I za chwilę ten wniosek będzie głosowany, proszę zająć miejsce i nie zakłócać powagi Sejmu. Chcę państwa poinformować, że rzucanie teraz oskarżeń politycznych, że to, co się stało, jest współwiną obecnego kierownictwa Sejmu, państwa komentarze o tym, że za marszałek Witek tego nie było, są skandaliczne i są próbą uczynienia polityki z czegoś, co do czego powinniśmy być jednomyślni. Jednomyślni. I bardzo dziękuję tym państwu posłom Prawa i Sprawiedliwości, wszystkich sił politycznych, które na tej sali zasiadają, które dały wyraz swojemu oburzeniu, a dało naprawdę wielu z państwa w sposób absolutnie jednoznaczny, ale nie mogliście się powstrzymać od robienia na tym polityki. Niektórzy z was, i to skandal. Panie pośle, proszę zająć miejsce. Poproszę o narzędzia dyscyplinujące posła. Wznawiam obrady. Chcę państwa poinformować, że w związku z zaistniałym incydentem pan poseł Braun, jak dobrze wiecie, zakłócił przebieg uroczystości zapalenia świecy chanukowej w holu głównym Sejmu. Również z tej mównicy wygłaszał rzeczy, które nie mieszczą się w kanonie
rzeczy, które powinny padać gdziekolwiek, a tym bardziej na mównicy Sejmu. Podjęliśmy natychmiastowe kroki jako prezydium Sejmu. Pan poseł Braun został wykluczony z obrad. Zebrało się prezydium Sejmu, które podjęło decyzję o ukaraniu pana posła Brauna z artykułu 22b regulaminu Sejmu i 175 regulaminu Sejmu maksymalnym wymiarem kary dostępnego, który jest dostępny prezydium Sejmu, a więc jest to półroczne pozbawienie diety poselskiej i połowy uposażenia przez 3 miesiące. Kancelaria Sejmu została też zobowiązana i upoważniona do złożenia wniosku do prokuratury. Tu są 3 paragrafy, co do których mamy podejrzenie, że pan Braun mógł je naruszyć. To jest zakłócenie uroczystości religijnej, to jest naruszenie nietykalności cielesnej, to jest sprowadzenie zagrożenia dla życia i zdrowia. Taki wniosek zostanie sporządzony i mam nadzieję, że będziemy mogli szybko rozstrzygnąć o statusie immunitetu pana Brauna na sali sejmowej. Coś takiego nigdy nie powinno mieć miejsca. To hańbiące wydarzenie musi się spotkać z jednoznaczną i zdecydowaną reakcją nas wszystkich.